Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w ten mglisty poranek i zapraszam na piątkową weekendową prognozę pogody. Ale zanim o tym, co przed nami, powiem Państwu, co już za nami. Działo się trochę wczoraj, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, przede wszystkim te uporczywe mgły. No, i u nas około południa, chociaż w niektórych miejscach nawet wcześniej wyszło słoneczko, pokazało się. No i takie temperaturki rzędu 12-14 stopni można było zobaczyć za naszymi oknami na naszych jeszcze czasami tych starych takich rurkowych termometrach, chociaż w większości teraz to zaglądamy do smartfonów i od razu wiemy jaka jest temperatura. Ale z drugiej strony przyzwyczajenie do tych termometrów takich zaokiennych jest naprawdę duże, no i jeszcze w sprzedaży są i można czy to mniejsze, czy większe o różnej skali kupić. No i właśnie z przyzwyczajenia pierwsze co robimy to zaglądamy za popularne okno. Wracając do prognozy pogody, wracając do tego co wczoraj aura nam zgotowała, no to okazuje się, że w naszym królewskim mieście Sandomierz temperatura maksymalna w ciągu Dnia sięgnęła tylko 8 stopni, no trochę przekroczyła. Dlaczego? No właśnie, utrzymywały się tam mgły i to praktycznie przez cały dzień. Stąd właśnie tak niskie temperatury. To nawet na Świętym Krzyżu, co zawsze jest najzimniej, bo najwyżej, chociaż często bywa tak, że panuje tam inwersja temperatury, no i o poranku jest cieplej niż w innych miejscach, ale w ciągu dnia na Świętym Krzyżu prawie 11 stopni. A powtórzę, Sandomierz 8 stopni i to było jedno z najzimniejszych miast w Polsce. Najcieplejsze? No, znów tutaj na podium jelenia góra. Przedczoraj 20, a wczoraj 18 stopni. Co się dzieje w polu barycznym? Spoglądając tu, gdzie mamy wyrysowane niże, wyże fronty atmosferyczne i różnice ciśnień tym samym. Otóż, proszę Państwa, wyż. No, nic się tu jakoś nie chce zmienić. On upodobał sobie miejsce, a właściwie potężny obszar Europy, również i Skandynawii częściowo. I sięgając daleko daleko nawet na wschód. Także to jest obszar, który dawno nie był zajęty przez pole wysokiego ciśnienia, no i stąd wczoraj 1035 hPa, paskali mierzone do poziomu morza. Tak jak mówiłem, niektórzy z wysokim ciśnieniem krwi nie najlepiej się czuli. Ten wyż troszkę będzie tutaj meandrował, jak widać. Dzisiaj jego centrum nad Ukrainą, jutro z kolei na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, a pojutrze nawet dwa jego centra, jedno nad Wyżyną Moskiewską, a drugie nad Morzem Czarnym. Niżej jedynie wysoko, w tych szerokościach geograficznych, gdzie występuje 55. równoleżnik. A nad Atlantykiem czai się kolejny wyż. No i właśnie, taka pogoda wyżowa potrwa, potrwa przynajmniej do 1 lub 2 listopada. Takie są w tej chwili wyliczenia modeli numerycznych. Jak to wszystko widać na meteorogramach, dzisiaj znów uporczywe mgły, dopiero około południa pojawi się słońce, no i to sprawi, że temperatura na termometrach to 12-13 stopni, nie więcej. Wiaterek słaby do 20 km na godzinę z południowego wschodu i duża wilgotność, niestety do 80 w trakcie panowania mgieł oczywiście 100% i przesycenie pary wodnej. Ta najbliższa noc chłodna 3-4 stopnie, gdzie gdzie nawet niższa temperatura. No, i znów mgły, znów silne mgły, no i prawdopodobnie sobota będzie najgorsza spośród tych z weekendu, dlatego że niskie chmury stratus utrzymają się przez dosyć długi czas. Dopiero po południu na trochę nam wyjdzie słońce. Lepsza zdecydowanie niedziela, a jakie temperatury i co się będzie dziać w ten dzień świąteczny, jeśli chodzi o inne czynniki atmosferyczne, to już powiem Państwu o 7:45. Na zakończenie wyciągnę jeszcze stare, dobre przysłowie staropolskie i powiem, że październik, to taki marzec. Doznał tego nie starzec. Dlaczego akurat starzec? Pewnie, żeby się lepiej rymowało. Marek Stefaniec, zapraszam jeszcze raz, około 7:45, a na razie mówię do usłyszenia. Kłaniam się Państwu po raz drugi dzisiejszego poranka i zapraszam na przegląd warunków atmosferycznych na najbliższe dni wolne. Tak jak mówiłem, wyż, potężnych rozmiarów. I nic poza tym, tyle że bez ruchu powietrza gradient poziomy ciśnienia praktycznie żaden, a to sprzyja powstawaniu mgieł i zamgleń, które w naszych szerokościach geograficznych o tej porze dają nam się nieraz mocnowe znaki. Dobrą informacją jest ta, że nie będą trwały przez cały dzień, i trochę naszej gwiazdy dziennej zobaczymy na niebo A patrząc tak proszę Państwa, gdzie w tej chwili słoneczko wschodzi jaki to kierunek, no to już wschodni, a latem był północno-wschodni, jeszcze trochę, i w grudniu w styczniu będziemy widzieć słońce wschodzące na południowym wschodzie i zatoczy tylko taki niewielki krąg nad horyzontem i zajdzie, zajdzie na południowym. Zachodzie. Tak to się dzieje, jeśli chodzi o fizykę atmosfery, jeśli chodzi o ruch obrotowy naszej Ziemi wokół Słońca i naszej planety wokół jej osi, raz dzień, raz noc. Jeszcze taka ciekawa rzecz, bo uważny obserwator zauważy, że właśnie o tej porze, czy to wiosną, mamy do czynienia z pięknymi zachodami Słońca. Dlaczego akurat o tej porze? No właśnie tutaj znów wkłania się fizyka atmosfery i zjawisko tak zwanej refrakcji światła. Otóż. Nasza atmosfera składa się z tlenu i azotu, a te cząstki powodują, że działają jak pryzmat. Dosłownie, jeżeli mamy tylko do czynienia z bezchmurnym niebem, no to po odbiciu światła słonecznego, właśnie w cząsteczkach tlenu i azotu, te fale elektromagnetyczne, które docierają do naszych oczu, są falami krótkimi, a to z kolei powoduje, że nasze oczy odbierają to jako źródło światła niebieskiego. No i stąd mamy zabarwienie nieba na niebiesko. Na marsie przykładowo niebo często jest pomarańczowe. Natomiast jeśli chodzi o te zachody słońca, no jeżeli się pojawią chmury i słońce jest nisko zawieszone nad horyzontem, to chmury też działają jak soczewki, jak pryzmat taki przez które przebijają się promienie słoneczne, załamując się, no ale wtedy docierają do nas już Fale długie, a fale elektromagnetyczne długie są postrzegane przez nasz narząd percepcji jako właśnie pomarańczowe, żółte czy nawet czerwone. No i stąd często chmury zabarwiają się na taki kolor, dając niesamowite efekty, a przy tym jeszcze często układają się w różnorakie wzory. Warto obserwować. Wracając do pogody, tak jak mówiłem, wyż będzie rządził, dzielił, rozdawał karty pogodowe, tyle że będą dokuczać nam imgły i niskie chmury stratus, ale słońce, tak jak mówiłem, też pojawi się nad horyzontem, ciesząc o tej porze światłem dziennym, bo niestety, ale jesienią go często brakuje. Dzisiaj 12-13 stopni, no i słoneczko od godzin południowych tak bardziej, w niektórych miejscach znów cały dzień mogą trwać mgły, no i wtedy nie pojawi się ta dziesiątka czy dwunastka, a znów jakaś ósemka na termometrach. Ciśnienie spada cały czas, przed południem jeszcze 1028 hektopaskali, po południu 1025, jutro po południu... To tylko 1023, a pojutrze nawet 1019, ale na jakieś obszary niżowe na razie nie mamy co liczyć. I oczywiście w ten sposób, proszę Państwa, na deszcz, a ten by się naprawdę już przydał. Wiaterek spokojny z południowego wschodu dzisiaj i nie zmieni na razie swojego kierunku ani jutro, ani pojutrze i również swoich prędkości. A więc na razie cisza, spokój, sielanka październikowa trwa. Jutro cieplej. Zdecydowanie, bo nawet do 14-15 stopni, no ale sporo o poranku mgieł i niskich chmur stratus. I niedziela chyba będzie najlepsza spośród tych dni weekendowych, bo szybko wyjdzie nam słońce jeszcze w godzinach przedpołudniowych. No i to spowoduje, że na termometrach w niedzielę zobaczymy 16, a nawet 17 stopni, a wiatr popłynie już z południa. Marek Stefaniec, wszystkiego dobrego na cały weekend. Naładujcie Państwo akumulatory na kolejny pracowity tydzień. Ale co tam będziemy mówić o pracy? Na razie cieszmy się wolnym. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.